dla nas katolików, no, nasz wuj ma, nosi imię Piotr. Zresztą tu w naszym składzie jest też drugi Piotr. Chcielibyśmy w związku z tą okolicznością złożyć panu najserdeczniejsze życzenia. Przepraszam, że tak przez mikrofon, ale tego nie może lepiej słychać. To tak oficjalnie, nieoficjalnie myślę, że przede wszystkim trzeba życzyć wszystkiego co najlepsze. Dobrych, pomyślnych pomysłów, dobrej współpracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, no i zawodowym, żeby się spełniało to, co Pan Wójt zamierzył, no a my, żebyśmy mogli w tych zamierzeniach godnie uczestniczyć. Wszystkiego dobrego dla Pana w imieniu wszystkich radnych, którzy tu jesteśmy. Chcielibyśmy właśnie w tym dniu dla Pana uroczystym te życzenia przekazać. My jako komitet, prawda, reprezentujący, ale jeśli który jest radny, to takie życzenie, jeszcze jesteśmy przed rozpoczęciem sesji, możemy skorzystać z tego. Otrzymaliście w ustawowym terminie.
różni się mianowicie tylko tym, że zgodnie z opinią RIO dotyczącą absolutorium organom wykonawczym gminy wskazano, iż nie należy wymieniać personalnie osób, w związku z czym musieliśmy po prostu skorygować te kwestie, tak żeby nie było żadnych uchybień proceduralnych. A więc proszę Państwa, chciałam Państwa poprosić o przegłosowanie tego proponowanego porządku obrad. On się tym różni od poprzedniego. Jeszcze zamieściliśmy jeden punkt A, w punkcie piątym punkt A, przedstawienie sprawozdania ze stanu gminy Jednia Letnisko. Żeby, że tak powiem, tutaj kwestię nadać po prostu taką informację. Używamy słowa stanu, żeby dotyczyło to zarówno kwestii finansowych, jak i majątkowych, jak i wszystkich innych, prawda, które wiążą się z funkcjonowaniem naszego samorządu. Dlatego chciałam prosić radnych o przegłosowanie tego porządku obrad, zmian tego porządku obrad, który Państwo otrzymaliście pierwotnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmieniających zmian porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy radni jednogłośnie przyjęli ten porządek, a więc po otwarciu sesji, która jest, otwieram sesję i w tym momencie chcę jeszcze przejść do zapytania formalnego dotyczącego protokołu z ósmej sesji Rady Gminy Jednia Letnisko, który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Można się było z nim zapoznać. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Jeśli tak, to bardzo proszę radnych o przegłosowanie protokołu z ósmej sesji Rady Gminy w brzmieniu takim, jak został wyłożony do wglądu. Kto jest z Państwa radnych za przyjęcie? Dziękuję bardzo. No, rozumiem, że jeżeli nie było uwag, przepraszam, bo nie zapytałam. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi swoje, to proszę w tym momencie możecie Państwo zgłosić do porządku obrad. Macie jakieś uwagi? Jeżeli przegłosowali, to nie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc realizujemy kolejny punkt, trzeci, sprawozdanie burta z działalności międzysesyjnej. Proszę Pana Burta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w ostatniej sesji, tak jak zwykle, realizujemy te zadania, które są zapisane w budżecie, ale nie tylko. Realizujemy wszystkie zadania, te, które się pojawiają w trakcie. Chodzi tutaj o sprawy mniejszej wagi, może dla urzędu, ale znaczące dla mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na ulicę, oświetlenia na ulicę Radomską. Ten przetarg będzie rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym. Natomiast staramy się o pozwolenie na budowę, jeśli chodzi o ulicę, oświetlenie na ulicach Krokuta, Redewela, Cudnowie, w Choinach, w Groszowicach, a więc wszystkie te projekty, które są w załączniku inwestycyjnym na ten rok. Również jeśli chodzi o modernizację dróg, to również są złożone dokumenty o pozwolenie na budowę. Również te ulice, te inwestycje z załącznika inwestycyjnego. Jesteśmy również po przetargu na drugi etap cyfryzacji. Za chwilę będą dostarczane komputery do rodzin, które brały udział w tym etapie projektu. Ku końcowi zmierzają prace rozbudowy ESP. W jednym letnisku w ubiegłym tygodniu były wykonywane już te końcowe wylewki. Są już tynki, są sufity.
tej chwili w zasadzie prace będą się skupiały na takiej kosmetyce, a więc ostatnie malowanie, instalacja osprzętu elektrycznego, oświetlenia. I zostaje nam jeszcze ta część, która będzie przeznaczona dla pracowników gospodarczych, ta część socjalna, a więc wykonanie łazienki czy zaplecza socjalnego, kuchennego. Również ku końcowi zmierzają prace budowy ośrodka zdrowia w Groszowicach. Tam też trwają prace wykończeniowe. Prace idą zgodnie z planem, powiedziałbym nawet przed terminem. I lada moment ten obiekt będzie oddany do użytku. Również, co jest bardzo istotne, z punktu widzenia już gminy, obsługi gospodarki śmieciowej, kończymy budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Myślę, że ten tydzień będzie tym tygodniem, który zakończy już tą budowę i będziemy mogli w sposób taki ucywilizowany i mocno kontrolowany przyjmować wszelkie odpady. Proszę Państwa, jeszcze o dwóch sprawach chciałbym powiedzieć, bo to Państwa pewnie też nutuje, o czym mówiłem już wcześniej, na poprzedniej sesji. Otóż mamy złożony wniosek do Ministerstwa Sportu na modernizację stadionu na Polonce. Ciągle rozpatrywanie tych wniosków się przedłuża. Ma to też związek ze zmianą ministra, jak wiemy, ministra sportu. Był jeden protokół, który był w podpisie u ministra ponad dwa tygodnie. To są takie od nas niezależne okoliczności. Ale dzisiaj rano dzwoniłem do Ministerstwa Sportu. Nasz wniosek czeka w kolejce, on ma określoną punktację i mam nadzieję, że będzie oceniony pozytywnie i uzyskamy te środki. Również mówiłem Państwu o pieniądzach, które mamy otrzymać za realizację projektów kanalizacji z lat ubiegłych 2007-2008. Tam została nam wstępnie przydzielona kwota 2 600 000 zł, ale jak Państwo wiecie, każde dofinansowanie poprzedzone jest taką szczegółową kontrolą. Na dzień dzisiejszy kontrola wykazała, że jednak w tamtych latach, a więc 7-8, były pewne nieprawidłowości przy przeprowadzaniu postępowań i my się odwołaliśmy od tej decyzji, dlatego że po pierwsze zmieniły się przepisy, po drugie naszym zdaniem pewne przepisy nie obowiązywały przy przeprowadzaniu procedury przetargowej w tamtym okresie. Takie wszelkie uwagi skutkują, mają bezpośrednie przełożenie na, można to nazwać, kary finansowe, a więc zmniejsza nam się ta kwota. Walczymy o każdą złotówkę, złożyliśmy odwołanie i czekamy, co będzie dalej. Nie będę w tej chwili mówił, o jaką kwotę chodzi, bo dla nas się liczy każda złotówka, każde 5, 10 czy 100 tysięcy złotych, ale będziemy mieli, myślę, ocenę za jakieś dwa tygodnie i wtedy wprowadzamy do budżetu tą kwotę i mamy już konkretne plany na rozdysponowanie tej kwoty na inwestycje, których oczekują mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania Rady oraz mieszkańców. Proszę, udzielam głosu. Czy Państwo radni mają jakieś zapytania, może interpelacje? Proszę.
Panie wójcie, oświetlenie na ulicy Kolejowej, kiedy zostanie poprawione i przycięte drzewa? Tam niektóre lampy są w ogóle w drzewach. Jak zalew został przygotowany do sezonu letniego? Czy zostaną uruchomione wypożyczalnie kajaków? Co Pan wie o domu starców na ulicy Niecałej? Mieszkańcy mi ostatnio zgłaszali, żeby Pan też tutaj mógł jakieś informacje udzielić. Jeszcze raz, jaki dom? Dom starców na ulicy Niecałej. Tam po dom studenta. Jakie są plany budynku na ulicy Jasnej po przedszkolu? Kiedy zostanie poprawiony stan drogi z Aleksandrowa do Piotrowic, bo jest w opłakanym stanie? Kiedy zostanie utwardzona droga staroradomska, bo mieszkańcy nie cierpliwią się, że miała być w tym roku zaasfaltowana? Też bym zgłosił, że wypadałoby drzewa przy korcie przyciąć, bo tam stwarzają zagrożenie, szczególnie rowerzystów, którzy mogą tam nadziać się na te odrosty od drzew. Jakie są warunki umowy oddania terenu GOSiR? I jeszcze jedno pytanie. Lampy nad zalewem. Tam wypadałoby wymienić żarówki, bo widać, że się popaliły, no i tam klosze są też rozbite. Też wypadałoby coś z tym zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś? Proszę bardzo. Panie wójcie, niedawno była robiona 110, są 5 metrów było zrobione tej drogi z Funduszu Sołeckiego. Co przywiózł pan Paryż? Tłuczek. Każdy samochód, 4 samochody było. Nie wiem, ile tam było. To każdy samochód przywoził inny, grubszy. Pierwszy samochód miał dużo tej glinki, to się to ładnie związało. A tu pod koniec zrobionej tej drogi kamienie się odwracają. Nie, czy tu? Z Funduszu Sołeckiego, z kolei Brzewica. A teraz jeszcze pani przewodnicząca, mam do pani takie zapytanie. W związku z podjęciem przez Komisję Statutową Rady Gminy Jednia Letnisko prac związanych z aktualizacją statutów sołeckich przejmie proszę o zorganizowanie spotkań z mieszkańcami informujących o pracach nad statutami sołec, zebranie propozycji zmian do statutów sołec. Uprzejmie proszę o przekazanie do Biura Rady Jednia Letnisko w terminie do 31.08.2015 roku zebranych uwag. Proszę Pani, to ja mam iść teraz do każdego mieszkańca i powiedzieć, co ja im mam powiedzieć, jakie prace mają być zorganizowane. Przecież od tego są prawnicy, a przede wszystkim nikt nie przyjdzie na takie zebranie, bo to jest wieś nieduża. I jeszcze młodych rolników jest bardzo mało. Małe gospodarstwa są. I co? I ja ich mam powołać i co ja im powiem? Proszę Państwa, Pani odpytała, przepraszam, że sobie może poza protokołem już teraz zareaguję, bo to jest bardzo ważna sprawa. Tak. Dziękuję za to odczytanie publiczne pisma, które zostało skierowane do wszystkich sołtysów i wszystkich sołtysów. Nie, proszę Pani. Więc teraz o co chodzi? Otóż statut sołec wymaga aktualizacji, ponieważ stwierdziliśmy to w trakcie prac, prawda, bieżących i nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego. Żeby takiej aktualizacji dokonać, sołtysi, wypełniając swoją zaszczytną funkcję w terenie, nie mogą się uchylić od konsultacji społecznych, do których są obowiązani, żeby ten statut można było poddać po prostu pod obrady już komisji rady i żeby go można było uchwalić, musi on przejść przez ten etap konsultowania z mieszkańcami.
To nie jest prawda, proszę pani, że mieszkańcy się nie interesują i nie jest prawdą, że nie przyjdą na zebranie społeczne, sołeckie. Zaprzeczeniem pani słów jest liczebność zebrań sołeckich, która miała miejsce w trakcie prowadzenia konsultacji co do kanalizacji, co do gazyfikacji w sołectwach, co do wyborów sołtysów. To jest prawo święte każdego mieszkańca naszej gminy i ma prawo takie zapoznać się z tym statutem. Ten statut u każdego sołtysa powinien, mam nadzieję, być wyłożony. Ogłoszenie trzeba wywiesić, żeby ludzie mogli, ci, którzy są zainteresowani, a powinni być zainteresowani, żeby mieli wpływ na to, co się u nas w gminie dzieje, prawda? I proszę Państwa, sołtysów szczególnie tutaj, to jest bardzo ważny moment. Państwo powinniście mieć ten statut, zorganizować. Nie mamy. To proszę się udać do biura rady, przyjść do nas tutaj, taki statut otrzymacie w brzmieniu, który on w tej chwili jest obowiązujący. I to, co ja tutaj zarządziłam, jest zgodne z prawem i tak powinno być. My jesteśmy myślącym, upodmiotowionym społeczeństwem gminy Jednia Letnisko i za nas nie będzie nikt, czy jest prawnikiem, czy nie jest prawnikiem, decydował. Oczywiście wszystkie te sprawy zwierzę, one muszą mieć osadzenie prawne, bo inaczej to nam statut uchyli wojewoda, bo to jest prawo miejscowe, ale ten etap konsultowania musimy przejść, pani sołtys i pani też. Czy wieś jest duża, czy mała, jest sołectwo, ludzie obdarzyli panią zaufaniem i musi pani po prostu sprostać temu zadaniu. Ale statutu nie ma i co do mnie należy, to ja wszystko wywieszam na to, wiecie, pani przewodnicząca, i do mnie nie ma nic zastrzeżeń. Ale ja nie zmuszę nikogo, ja wywieszę na fabrykę. To pani po prostu powie nam później, bo zbierzemy takie opinie, że pani w miejscu, gdzie pani pełni tę funkcję, po prostu nie było żadnych uwag. Ale też, proszę państwa, chcę wyraźnie to powiedzieć, że od aktywności sołtysa zależy bardzo wiele. My teraz na Siczkach spotykamy się z kwestią gazu na przykład i pani sołtys bardzo mocno włącza się. To samo jest na Antoniówce. Dotyczy to każdego innego miejsca. Bez państwa tutaj same władze gminy, wójt czy urzędnicy nie wypełnią tej funkcji. Państwo jesteście reprezentantami, obdarzyli was ludzie, frekwencja zaufaniem, frekwencja na zebraniach sołeckich była bardzo duża. Państwo macie ten mandat i musicie ze swojej strony to wypełnić. Proszę o to wszystkich sołtysów, żeby się aktywnie w ten temat włączyli. Wszystkie sprawy zbierzemy, poddamy konsultacji prawnej, ogłosimy to publicznie na stronach internetowych i dopiero wprowadzę to pod obrady sesji. Taka będzie procedura i jej nie zmienię, bo uważam, że ona jest prawidłowa, jestem o tym przekonana, a po drugie jest możliwość uaktywnienia ludzi, żeby mieli też wpływ na to, co się w tych dokumentach znajduje, żebyśmy później nie mieli jakichś kłopotów proceduralnych, prawda, z wyborami i tak dalej. Przepraszam, że naruszając troszeczkę ten porządek, od razu odpowiedziałam, ale to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Ja jeszcze chwileczkę pani przewodnicząca, jak mogę przerwać. Proszę pani, ja przepraszam panią najmocniej, sesja ma porządek. Zadała pani pytanie, ja pozwoliłam sobie zareagować, żeby to było i w tej chwili procedujemy dalej. Proszę bardzo. Panie wójcie, taka rada. Prosiłem o zamontowanie jednej lampy, którą sobie w autobusie. O, można, ona tam jest na podstawie. Do tej pory po prostu sprawa nie zrealizowana. Chcę powiedzieć to, że oczywiście na wielu ulicach, mówimy tu biedni, są. Proszę pana, przepraszam bardzo. Ja chcę prosić
o to, żeby pan zadał pytanie. Tak. Natomiast komentarz zostawimy sobie na później, ponieważ porządek obrad mamy dość napięty, sprawy ważne. Każda sprawa jest ważna, ta sprawa, o którą pyta też. Proszę o pytanie i przechodzimy dalej, do innych. Kiedy ona będzie demontowana, bo oczywiście jak przyjeżdżają rowerami, rzucają kamieniami do mnie na podwórko. Mam zamontowane kamery, no niestety, ale w porze nocnym, a ten czarnek właśnie nie jest osiągana. Gdyby poprzez, gdyby był inaczej. I co jeszcze? Co jeszcze, gdy wrócą z kampanii wyborczej pana Kukudzi do pana Dudy? Został on od tymi piasy wartości 10 tysięcy złotych. Jest wstyd. Na jedni oczywiście po wielu ulicach są podwójne lampy, po jednej, po drugiej stronie lampy montowane. A tu nie ma możliwości jednej lampy. Wróćcie mnie moje podatki spłacone, ja sobie tutaj wstawię. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę Państwa, rady szczególnie, bo sesja jest nagrywana. Mamy takie, a nie inne warunki. Proszę pytać, odpowiadać do mikrofonu. Chciałam zapytać, czy jest właśnie tą górę na unikatach Wieluni. Za ośrodkiem Zdrowia, nie na stronę to jest, bo też ta głęboka dziura. No i proszę poważnie wybaczyć. Jak nasi Zdrowia jest najbliższy, jak tą drogą wyjazdową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie odnośnie budowy chodników przy trasie krajowej 12. Podobno dyrekcja krajowa w ramach własnego programu dotyczącego bezpieczeństwa poprawy ruchu ma zająć się tym tematem. Czy pan może przybliżyć te informacje, na jakim to jest etapie i czy jest jakaś nadzieja, że będzie to realizowane, podejrzewam, dopiero w przyszłym roku? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zgodnie z tym porządkiem odpowiedzi będą na 10 punkcie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Ten 5 punkt składa się z szeregu podpunktów, tak to wymagały przepisy, w związku z czym rozpoczynamy pod punktem A, w którym to będzie przedstawienie sprawozdania ze stanu gminy Jedlianek-Bisko. Z tego co wiem, będzie to wystąpienie i pana wójta, i pana skarbnika. Zapraszam do pana wójta. Proszę o to. Szanowni Państwo, sprawozdanie finansowe gminy Jedlianek-Bisko, sprawozdanie o stanie finansów, majątku i ogólnie rzecz biorąc o działaniu gminy w roku 2014, o wykonaniu budżetu, będzie przedstawione przez pana skarbnika. Ja chciałbym powiedzieć, że jest to sprawozdanie, które daje obraz kierowania gminą i daje taki obraz pracy całego urzędu, nie tylko wójta, bo wójt jest kierownikiem urzędu, ale ma do pomocy pracowników, jest skarbnik, który odpowiada za finanse gminy i myślę, że ta prezentacja, jestem przekonany, że ta prezentacja, która będzie przedstawiona przez skarbnika gminy, wiernie odzwierciedla stan naszej gminy w kwestii działań inwestycyjnych. Szanowni Państwo, pozwolę sobie siedzieć, będzie mi wygodniej obsługiwać tę prezentację. Chciałbym Państwu przedstawić główne dane i główne założenia zrealizowanego budżetu w roku 2014, jak również informacje na temat różnych aspektów dotyczących zadłużenia środków unijnych, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o stan
na rok, na koniec roku 2014. W roku 2014 dochody gminy Jednia Lednisko wykonano w wysokości ponad 36 milionów złotych. Był to rekordowy rok pod względem dochodów. Przepraszam bardzo, panie Sołty. Proszę. W roku 2014 wykonaliśmy 35,5 miliona dochodów bieżących i niespełna milion dochodów majątkowych. Powyższy wykres obrazuje dynamikę wzrostu dochodów gminy w latach 2010-2014. W 2010 te dochody bieżące wynosiły 27 milionów, dzisiaj 35,5 miliona, więc jest to bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o wysokość dochodów. Dochody majątkowe kształtują się na różnym poziomie, ma to głównie wpływ, wpływy ze środków unijnych, takie fizyczne wpływy na rachunek gminy i one rozkładają się różnie w różnych latach. Gmina dochodów z majątku gminy właściwie ma na znikomym poziomie, to jest około 200 tysięcy rocznie, więc te dochody majątkowe to w głównej mierze wpływy ze środków unijnych. Jaka jest struktura dochodów? Można podzielić się na trzy takie główne aspekty. Największą pozycję, i to bardzo cieszy, w 2014 roku to były dochody własne. Cieszy z tego powodu, że są to dochody, które nie są znaczone. Czyli nie wydajemy ich, nie musimy ich wydać na konkretne cele, tylko są dochodami własnymi gminy i można nimi dysponować dowolnie. Oczywiście w granicach prawa. To jest ponad 44% tych dochodów w całości wszystkich dochodów gminy. Następną pozycją w dochodach, w strukturze dochodów, to jest subwencja. 41% wszystkich dochodów składało się na subwencje. Gmina otrzymuje dwie subwencje. Jest to subwencja oświatowa, ponad 10 milionów złotych i subwencja wyrównawcza poniżej 4 milionów złotych. Ta subwencja wyrównawcza co roku maleje. Ma to związek z finansami gminy i z zamożnością. Im gmina bogatsza, tym ta subwencja wyrównawcza jest mniejsza. I ostatnią pozycją w strukturze dochodów to są dotacje. W głównej mierze, prawie w całości, są to dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a główną pozycją w tych wydatkach to są świadczenia rodzinne. Mówiłem przy poprzednim wykresie o dochodach własnych. Dochody własne gminy Jednia Lednisko w 2014 roku to kwota niespełna 16 milionów złotych. I co się składa na te dochody? 42% w tej strukturze dochodów to są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Część mieszkańcy gminy płacący podatki do urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe zwracają 37% tych podatków do gminy, w której dany mieszkaniec jest zameldowany. Te podatki wpływają coraz wyższe. W 2014 roku jest to kwota już prawie 7 milionów złotych. Co również bardzo cieszy, bo oznacza, że mieszkańcy pewnie nierównomiernie, ale jednak zarabiają więcej. 30% w dochodach własnych gminy są to podatki i opłaty. W głównej mierze jest to podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wynoszą ponad 2,5 miliona złotych. Podatki wzrastają, wpływy z podatków wzrastają z dwóch powodów.
pierwszy powód to jest przeklasyfikowanie gruntów przez starostwo. Natomiast drugim powodem większych wpływów jest lepsza ściągalność podatków przez Urząd Gminy. Bardzo ważną i pierwszy raz pojawiającą się pozycją w 2014 roku to jest 7% we wpływach z dochodów własnych, to są zwroty VAT-u. Do tej pory takich zwrotów z VAT-u nie było. Gmina nawet nie była zarejestrowana jako podatnik VAT, był zarejestrowany tylko urząd. W 2013 roku dokonaliśmy zmian, dokonaliśmy analizy, w jakich obszarach możemy występować o zwrot VAT-u i już w 2013 roku tą procedurę zaczęliśmy. Natomiast w głównej mierze wpływy ze zwrotu podatku VAT odbyły się w roku 2014 i jest to kwota ponad 1 000 000 zł, więc bardzo znacząca pozycja w dochodach własnych i w ogóle w dochodach gminy, czyli 1 000 000 zł Urząd Skarbowy zwrócił nam z wykonanych inwestycji. Jest to coś, co nie było do tej pory w gminie praktykowane. Pozostałe pozycje to są wpływy z Unii Europejskiej, takie fizyczne wpływy. W 2014 roku takich wpływów było też ponad 1 000 000 zł. Tu należy zaznaczyć, że w 2015 roku w styczniu otrzymaliśmy zwrot środków za inwestycje oczyszczania ścieków, to jest ponad 2 200 000 i gdyby ten przelew był dosłownie 2-3 dni wcześniej, te wpływy tutaj ze środków Unii Europejskiej byłyby znaczącą pozycją. Niemniej wpłynęły w 2015 roku i w sprawozdaniu za 2015 rok będą one wykazane. Pozostałe pozycje to wpływy z wody i ścieków, jak również inne pozycje. Jak się kształtują dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Tutaj też obrazuje ten wykres dynamikę tych dochodów. Przypomnę, że im większe te dochody, tym gmina bardziej zamożniejsza i gmina z większymi możliwościami decyzyjnymi po stronie inwestycji. W 2010 roku te wpływy na jednego mieszkańca wyniosły 895 zł, natomiast w 2014 dochody własne przyczyny jednego mieszkańca już przekraczają znacznie kwotę 1200 zł. Wydatki gminy. Wydatki gminy Jednia-Letnisko w 2014 roku wyniosły 35,5 miliona zł. I jaka jest struktura tych wydatków? 53% w całości wydatków gminy jest przeznaczane na oświatę. Czyli jest to główny składnik wydatków gminy. 13% to jest administracja publiczna, 20% to jest pomoc społeczna finansowana z dotacji, 8% gospodarka komunalna i pomniejsze pozycje są wydawane na drogi, 3% całości wydatków i 2% na kulturę fizyczną i sport. Oświata to 53% wydatków budżetu. Jest finansowana teoretycznie z subwencji. W latach 2011-2014 gmina Jednia-Letnisko otrzymała z tytułu subwencji oświatowej kwotę niespełna 40 milionów złotych. Natomiast wydatki w tych latach wyniosły 57 milionów. Różnica to ponad 18 milionów złotych. Czyli część tych dochodów własnych jest przeznaczana właśnie na ten cel, na pokrycie różnicy pomiędzy subwencją a wydatkami na oświatę. Subwencja, jak Państwo widzą, rośnie, ale rośnie bardzo nieznacznie. Pomiędzy rokiem 2011 a 2014 urosła o około 1 000 000 zł. Wydatki są na podobnym poziomie. Ma to związek z
tym, że cały czas pracujemy nad reorganizacją finansów oświaty, tak aby nie miało to ujemnych skutków dla uczniów i samych placówek, ale jednak, żeby te środki, tą przepaść pomiędzy subwencją a wydatkami bieżącymi, jednak żeby zmniejszać. W 2014 roku wydatki na oświatę wyniosły 14,5 miliona złotych. Wydatki inwestycyjne. W 2014 roku na inwestycje gmina Jednia-Letnisko wydała ponad 7 200 000 złotych. Cały załącznik inwestycyjny zawiera około 40 pozycji. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich, bo są i mniejsze, i większe. Postaram się skupić na tych największych. Na całość inwestycji, bo 82% całości inwestycji to jest kanalizacja. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. Od roku 2011 w budżecie, corocznym budżecie największa kwota jest wydawana właśnie na ten cel. Jak Państwo dobrze wiecie, kanalizacja jest bardzo ważna, ale także bardzo, bardzo droga do wybudowania i bardzo trudne do wybudowania na terenie gminy Jednia-Letnisko z uwagi na zabudowę. 5% wydawane jest, wydane było na drogi, 2% wydatków inwestycyjnych to było oświata, 2% oświetlenie i 9% turystyka, w głównej mierze tutaj projekt, o którym będę mówił troszeczkę później, czyli rozszerzenie bazy turystycznej w gminie Jednia-Letnisko. Największą inwestycją, bardzo dużą, wykonywaną przez ostatnie kilka lat, od roku 2012, to kanalizacja Groszowice na Sędzice Myśliszewice. Ta inwestycja była współfinansowana z Unii Europejskiej. Dodatkowo powiem, że bardzo ciekawym mechanizmie finansowania, ponieważ to Unia Europejska najpierw sfinansowała 100% wydatków w latach poprzednich, natomiast w roku 2014 już te wydatki były po stronie gminy. Ta inwestycja w 2015 roku już się kończy. I zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice o łącznej długości ponad 9 km, przyłączy 149 sztuk, 5 przepompowych. Następną bardzo ważną inwestycją w budżecie roku 2014 to była kanalizacja sanitarna w Jedni-Letnisko etap 6. Cały czas są realizowane te etapy. Teraz będziemy realizować w 2015 roku etap 7 i enklawa A i B. Wydatki w 2014 roku wyniosły 1 878 645 zł. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji w stronie południowej i wykonano kanalizację grawitacyjno-ciśnieniową na odcinku ponad 10 km, 300 sztuk przyłączy. Wartość całości inwestycji to ponad, to prawie 3,5 miliona złotych. Inwestycja, która zakończyła się w 2014 roku, zakończyła się oczywiście kontrolą, ponieważ była współfinansowana w dużej mierze, 75% ze środków Unii Europejskiej, to oczyszczalnia ścieków. Wydatki w 2014 roku to ponad 3 miliony złotych. Zadanie polegało na wybudowaniu nowego reaktora oraz wielofunkcyjnego budynku dla oczyszczalni ścieków wraz ze wszystkimi pomieszczeniami, urządzeniami towarzyszącymi. Wyremontowany został również stary reaktor. Na inwestycje gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wartość całej inwestycji to niespełna 5 milionów.
dofinansowanie to prawie 3 miliony złotych. Inwestycje zakończono i rozliczono w 2014 roku. Następną pozycją, już nie kanalizacyjną, ale też bardzo ciekawą, to rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jednoletnisko. Również gmina Jednoletnisko uzyskała na ten cel środki zewnętrzne w kwocie prawie 500 tysięcy złotych. Koszt to 644 tysiące, 140 tysięcy ze środków własnych. Inwestycje odbyły się na terenie miejscowości Jednoletnisko. Ustawiono 15 tablic informacyjnych dotyczących historii gminy, atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych. Zakupiono i zamontowano 12 urządzeń stanowiące na siłownię zewnętrzną. Zainstalowano nowe stylowe lampy w ilości 51 sztuk. W 2014 roku odbyły się również inwestycje drogowe. Wydatki na plac wolności to kwota niespełna 4 tysięcy. On został wybudowany w roku 2015. Natomiast pomysł na zagospodarowanie i projekty zostały wykonane w roku 2014. Wykonano również ulicę Akacjową za kwotę 50 tysięcy złotych na długości 2400 metrów kwadratowych. Wykonano chodniki na ulicy Piłsudskiego. Zadanie było realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wyremontowano ulicę 1 Maja za kwotę 126 801 zł. Na długości 260 metrów zakres prac objął roboty przygotowawcze, remont cząstkowy, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wybudowano również przy okazji budowy drogi ulicy Radomskiej, wykonano również oświetlenie na tej ulicy. Wydatki w 2014 roku to 35,5 tysiąca złotych. Pozostałe wydatki zostały poniesione już w roku 2015. Cały projekt zakłada budowę 83 nowych stylowych słupów po obu stronach ulicy, na odcinku od ulicy Żwirowej do przejazdu kolejowego. Ta inwestycja w części już została zrealizowana. Rozpoczęliśmy także pierwszy etap rozbudowy OSP Jednoletnisko. Wydatki w 2014 roku są niewielkie, ponieważ za etap pierwszy płatność została zrealizowana w roku 2015. Teraz, jak Państwo widzą, jest realizowany etap drugi, już zmierzający do zakończenia całości inwestycji, więc strażacy w Jednoletnisko będą mieli wreszcie komfortowe warunki tak ważnej pracy. Wydatki inwestycyjne w oświacie to 136 tysięcy złotych. Gmina Jednoletnisko rozpoczęła właściwie budowę placów zabaw przy wszystkich placówkach oświatowych. Te place zabaw w roku 2015 część już się rozbudowało, część będzie się dalej rozbudowywało. Na tą kwotę składają się także projekty rozbudowy szkoły podstawowej w Słupicy i w Myśliszewicach. Chodzi o salę gimnastyczną w Słupicy, a w Myśliszewicach o budowę jadalni i łącznika. Obydwie te inwestycje bardzo poprawią funkcjonowanie tych placówek. Przy sprawozdaniu finansowym należy powiedzieć, w jakim miejscu gmina znajduje się, jeśli chodzi o zadłużenie. Zadłużenie gminy Jednoletnisko na koniec 2014 roku to kwota 8 814 000. Gmina Jednoletnisko jest jedną z 1563 gmin wiejskich w Polsce. Najbardziej zadłużoną gminą wiejską jest Lewal. To jest 258% zadłużenia jako procent dochodów budżetowych. Najmniej zadłużoną gminą jest Bałuć i Puławy.
Tam zadłużenia nie ma w ogóle. Gmina Jednoletnictwo znajduje się w tym momencie w okolicach 800 miejsca pod względem najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, czyli im dalsze miejsce akurat w tym rankingu, tym lepiej. Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło 24,5% dochodów gminy. Jest na bardzo bezpiecznym poziomie, niemniej nie jest to zero. Zauważalne jest także znaczne zmniejszenie zadłużenia. Jeszcze w 2009 roku gmina Jednoletnictwo znajdowała się w pierwszej setce najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w Polsce. Więc przeskok jest widoczny, prawie 700 miejsc niżej. Jak zadłużenie kształtowało się w latach 2005-2014, obrazuje powyższy wykres. Zaczynaliśmy w 2005 roku od zadłużenia troszeczkę ponad 2 300 000. To zadłużenie sukcesywnie rosło, aż w 2010 roku osiągnęło taki pułap bardzo niebezpieczny. Było to prawie 14 milionów, a w stosunku do dochodów to było ponad 50%. Czyli limit wtedy obowiązujący 60% był już bardzo blisko. I od 2011 roku to zadłużenie sukcesywnie i cały czas spada. 2011 to ponad 12 milionów, 2012 11 milionów 800, już tylko 10 milionów w 2013 roku, a w 2014 roku odnotowaliśmy też drastyczny spadek tego zadłużenia, co bardzo cieszy. Państwo, nie wszyscy może pamiętają z radnych, ale w 2014 roku nie zaciągaliśmy żadnego kredytu na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Poradziliśmy sobie z naszymi własnymi dochodami i nadwyżką budżetową. Jak zadłużenie będzie się kształtowało w latach 2015-2022? Mamy wieloletnią prognozę finansową. Ta wieloletnia prognoza finansowa jest skonstruowana dość zachowawczo i te wszystkie wykonania zadłużenia notujemy lepsze niż zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, co również cieszy. Rok 2014 to 8 814 zadłużenia, natomiast w 2016 będzie to nadal ponad 8 milionów, ale już w 2017 6. W 2018 roku ponad 4. W 2019 2 miliony zadłużenia, aż w 2022 planujemy, że zadłużenie gminy Jednoletnictwo będzie wynosiło 0 zł. Jak zadłużenie? Zadłużenie również można przeliczyć na jednego mieszkańca. Jest to kwota, którą każdy mieszkaniec gminy musiałby od niemowlaka po osoby starsze przekazać do gminy, aby spłaciła swoje zadłużenie. W 2010 roku każdy mieszkaniec, zadłużenie na przeliczenie na jednego mieszkańca wynosiło 1145 zł. Ono sukcesywnie spada i rok 2014 rok to już jest tylko 710 zł, więc powyższy wykres również obrazuje dynamikę tego spadku w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z jednej strony liczba mieszkańców wzrasta, nieznacznie, ale wzrasta, a z drugiej strony dług gminy drastycznie spada. Pomimo dużego zadłużenia gminy, spadku tego zadłużenia w latach 2011-2014, gmina coraz większe środki przeznacza na inwestycje. To nie jest tak prosto przeznaczać na inwestycje duże środki przy tak dużym zadłużeniu w 2011 roku, bo zadłużenie prawie 14 milionów, no, trzeba go z czegoś spłacić, więc zazwyczaj rezygnuje się z inwestycji. Mimo to te inwestycje były realizowane w latach 2011-2014. One cały czas wzrastają i wzrastają pomimo zmniejszającego się zadłużenia, wzrastają też z bardzo ważnego powodu. Gmina podjęła działania pozyskiwania środków zewnętrznych.
zarówno z Unii Europejskiej, zarówno z tytułu zwrotu VAT-u i to pozwala nam na, pomimo drastycznego zmniejszenia zadłużenia, na zwiększanie inwestycji. W roku 2014 to już ponad 7 milionów złotych inwestycji. Mówiłem o projektach unijnych. Wartość projektów tak zwanych miękkich, czyli nieinwestycyjnych, to jest coś, co gmina w latach poprzednich z tego nie korzystała. Rozpoczęliśmy te działania pod koniec 2011 roku i wartość wszystkich projektów miękkich, głównie jest to cyfryzacja, ale ponad 3 miliony złotych to oświata w głównej mierze. Wartość całości projektów to ponad 5 milionów złotych. Tyle środków zostało przekazane w różnej formie, bo nie tylko gmina była beneficjentem tych środków, często zawieraliśmy umowy z partnerami, którzy otrzymywali środki, ale zadania realizowali na terenie gminy Jednoletnisko, dla mieszkańców gminy Jednoletnisko, więc wartość tych projektów to ponad 5 milionów złotych. Natomiast wpływy do budżetu, czyli już fizyczne środki, na chwilę obecną, bo te projekty są jeszcze realizowane i rozliczane, to ponad 1,5 miliona złotych wpływów, czyli to ma również wpływ na te dochody własne. Dużą pozycją z tych 5 milionów to jest projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jednoletnisko. Wartość całego projektu to jest 1 740 000. Będzie on realizowany do 30 września 2015 roku. W tym momencie, w roku 2014 dostarczono 172 zestawy komputerowe wraz z drukarkami i oprogramowaniem. Natomiast w tym momencie trwa postępowanie przetargowe. Ono lada moment się zakończy albo już się zakończyło. Na dostawę ponad 100 zestawów komputerowych, więc projekt będzie wykonany. Co bardzo cieszy. We wpływach do budżetu w 2014 roku jeszcze tego nie widać, bo rozliczanie takich projektów trwa, bo to nie jest tylko wniosek, ale również kontrole i zamówień publicznych i takie kontrole finansowe. Gmina Jednoletnisko przeszła te kontrole za rok 2013 i cały 2014. A także w pierwszy kwartał 2015, czyli rozliczenie tych 172 zestawów i w czerwcu już fizycznie na rachunek gminy wpłynęła kwota 1 000 000 złotych tytułem refundacji poniesionych wydatków. Jakie gmina Jednoletnisko realizowała? Gmina Jednoletnisko w latach 2012-2014 realizowała 21 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączna wartość to ponad 5 milionów złotych. Nie sposób wymienić wszystkie, ale starałem się przybliżyć takie najważniejsze projekty, które były realizowane za tą kwotę. Była to Szkoła Przyjazna 50+, projekt realizowany w Sołeckiej Gzowice, Klub do Sukcesu, ogromna ilość wyposażenia i zajęć dodatkowych dla uczniów we wszystkich szkołach, podobnie Dziedzińca Akademia Przyszłości, Kropla Zdrowia dla Przedszkolaka, dzięki temu projektowi 2 miesiące wakacyjne to był czas, kiedy przedszkole było otwarte, Akademia Młodego Geniusza, Szkoła Równych Szans, otwarte przedszkola. Aplikowaliśmy ponownie o projekt Klucz do Sukcesu i otrzymaliśmy dofinansowanie. O przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowym mówiłem, innowacyjna technika, radosna szkoła, tu mieszkam, tu decyduję, czas dla aktywnych, moja przyszłość i szereg innych projektów, które są albo realizowane przez gminę jako beneficjenta, albo w partnerstwie z fundacjami i stowarzyszeniami. I tak na zakończenie podsumowując lata 2011-2014, co działo się w gminie. Gmina Jednoletnisko zrealizowała w latach 2011-2014 inwestycje o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych. Zadłużenie gminy w stosunku do 2010 roku spadło ponad 5 milionów złotych, to jest o 36%. To jest bardzo dobry wynik.
spadek zadłużenia rok do roku 13 do 14 to jest 1 325 000. O tyle gmina zmniejszyła zadłużenie w ciągu tylko jednego roku, czyli o 13%. Budżet roku 2014 wykonano z nadwyżką prawie 500 000 zł. W latach 2011-2014 nie było roku, w którym budżet nie został wykonany z nadwyżką. Skumulowana nadwyżka to prawie 4,5 000 000 zł. W latach 2012-2014 wydatki Funduszu Sołeckiego wyniosły prawie 610 000. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku zostały zrefundowane przez wojewodę w wysokości 86 000. Więc też 37%, bo takie maksymalne dofinansowanie jest w roku 2014, gmina uzyskała. I w latach 2011-2014 gmina pozyskała na inwestycje, oprócz tamtych 5 000 000 zł, na projekty miękkie, ponad 6 200 000 zł ze źródeł zewnętrznych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do punktu B. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Jednia Legnisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Proszę o odczytanie tej opinii. W załączeniu przesyłam uchwałę sprawy orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Wyspie w Radomiu numer RA, numer 120/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. Zgodnie z artykułem 271 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z treści powyższych uchwały powinna być zapoznana Komisja Rewizyjna rozpatrująca roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o wyniku komunalnym oraz sprawozdanie finansowe przed przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium, a także Rada na sesji, na której będą omawiane roczne sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwała nr RA łamane przez 120/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Jednia Legnisko sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2014. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Obleja i Witold Kaczkowski. Uchwała to następuje. Paragraf pierwszy. Przedłożone przez wójta gminy Jednia Legnisko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 opiniuje pozytywnie z uwagą w uzasadnieniu. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wójtowi przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Punkt drugi. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu zgodnie z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych. Uzasadnienie. W dniu 31 marca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu zgodnie z wymogami określonymi w artykule 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wpłynęło zarządzenie wójta nr 6/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Skład orzekający, opiniując powyższe sprawozdanie, dokonał jego analizy pod kątem zachowania szczegółowości, zgodności z przedłużonymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletności i zgodności z prawem przedstawionego wykonania budżetu, stanowiąc co następuje. Sprawozdanie przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W
tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stanowiąc wymóg określony w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną w rozporządzeniu finansów ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęto w sprawozdaniu i sprawozdaniach z najpierw przyczyn zgodnie z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Uchwalony przez Radę budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał dochody w wysokości 38 807 212 zł, natomiast wydatki w wysokości 38 289 350 zł. Z analizy sprawozdań wynika, iż prognozowane dochody zrealizowano w wysokości 36 044 913 zł, to stanowi około 93% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2013 roku o około 4%. Dochody bieżące wykonano w 98,8%, a majątkowe w 28,6%. W strukturze dochodów największy udział stanowią subwencje, to jest około 40,8%. Dochodów wykonanych ogółem. Ze sprawozdania RD27S wynika, iż na dzień 31 grudnia 2014 roku stan należności wymaganych wobec gminy wyniósł 1 559 785 zł, około 4% dochodów zrealizowanych. W porównaniu z rokiem ubiegłym stan należności wymagalnych zmniejszył się o kwotę 33 701 zł. Zaległości w należnościach z tytułu podatku i opłat lokalnych wyniosły 536 994 zł. Natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnych wyniosły 833 615 zł. W części opisowej odniesiono się do pochyleń w realizacji planów. Wydatki dokonano w kwocie 35 568 798 zł, około 93% planu. Powyższa kwota jest o 9,7% wyższa od wydatków poniesionych w roku. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Udział kształtował się na poziomie około 79,7% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7 222 447 zł, to jest około 84% uchwalonego w planie i stanowiło 20,3% wydatków ogółem. W części opisowej zamieszczono informacje o udzielonych z budżetu dotacjach celowych, jak również odniesiono się do odchyleń w realizacji planu wydatków. W sprawozdaniu omówiono realizację dochodów i wydatków finansowych z tytułu dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającym z ustaw. Za rok 2014 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 640 905 zł, a na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 639 659 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 123 966 zł, na które były o 4856 zł niższe od dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeznaczenie tych środków na inne cele niż wskazane w ustawie stanowi naruszenie artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2014 roku wyniosły 2907 zł, natomiast brak informacji na temat realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z artykułem 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w artykule 400a ust. 1 punkt 2, 5, 8, 9, 15, 16 od 21 do 25, 29, 31, 32 i od 38 do 42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. Od 4 do 6, stanowiących dochody budżetu gmin pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do kilku funduszy. W części opisowej omówiono realizację zadań inwestycyjnych, jak również zadania współfinansowane ze środków europejskich. Zdaniem składu orzekającego z przedłożonego sprawozdania powinno jednoznacznie wynikać, czy zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Zgodnie z artykułem 269 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania dnia realizacji poszczególnych programów wieloletnich. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodu i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych i zadania złożone. W wyniku analizy sprawozdań na koniec roku 2014 roku nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły na koniec roku, mieszczą się w granicach upoważnień. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagane. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja opisana w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 476 115 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 517 857 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku według tytułów dłużnych wyniósł 8 milionów 814 tysięcy i stanowi 24,4 wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji. Obciążenie budżetu wydatkami za obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kosztowało w 2014 roku poniżej maksymalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane w artykule 267 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Dialogu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak są treści uchwały. Przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, pani Janina Filipowicz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście ta opinia została przekazana w ustawowym terminie do Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji Rady, które obradowały nad sprawozdaniem. Przechodzimy do punktu C, zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia, w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jedlia Letnisko panu Piotrowi Józefowi Leśnomorskiemu za 2014 rok. Proszę panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o zapoznanie radnych z opinią komisji. Proszę bardzo. W dniu 29 maja Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jedlia Letnisko. Komisja pracowała w składzie Jadwiga Dziuk, Piotr i Karol Rzeszowski. Tu następuje podstawa prawna i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2014
oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu Piotrowi Zdechowi Jasnowolskiemu, wójtowi gminy Jednia Lotnisko, absolutorium za rok 2014. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego i zapoznania się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wysłaniu ustnych wyjaśnień wójta, Komisja Rewizyjna kierując się zasadą celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem gminy pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Piotrowi Józefowi Jasnowolskiemu, wójtowi gminy Jednia Lotnisko, absolutorium za 2014 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów. Obecnych na posiedzeniu komisji 3 osoby, za udzieleniem absolutorium 3 osoby, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy podjęcie się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu następują głosy komisji. Czy uzasadnienie również? Poproszę o przeczytanie uzasadnienia. Załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Lotnisko z dnia 29 maja w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jednia Lotnisko panu Piotrowi Józefowi Leszowskiemu za 2014 rok. Opinia. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Lotnisko o wykonaniu budżetu gminy Jednia Lotnisko za 2014 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jednia Lotnisko na posiedzeniach dnia 20 maja 2015 roku i 29 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta Jednia Lotnisko z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Porównała sprawozdanie pod kątem zgodności ze sprawozdaniami statystycznymi w wykonaniu dnia budżetu RB27S, RB28, RBNDS i RBZ, a także z bilansem wykonania budżetu, zestawienia zmian w funduszach, rachunkiem dyskusji spraw jednostki i uwagami innych komisji oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień wójta gminy pana Piotra Leśnogorskiego i skarbnika gminy pana Marcina Rożnika, a następnie stwierdziła, co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 38 807 212,90 zł. Dochody wykonano w kwocie 36 044 913,41 zł. To stanowiło 92,88% planu. I są wyższe około 4% w stosunku do roku 2013. W tym dochody własne zaplanowano w wysokości 18 416 354 zł, a wykonano w kwocie 15 746 zł, co stanowiło 85,38% planu. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38 289 355,90 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 35 568 798,21 zł, co stanowi 92,89% ogółu planowanych wydatków. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 8 565 989 zł, co stanowiło 22,37% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 7 222 447 zł, co stanowi 84,33% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 29 723 366 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 28 346 350 zł, co stanowi 95,36% ogółu planu. Powyższej kwoty 85,4% stanowią wydatki na zadania własne, a 14,6% wydatki na zadania zlecone. Budżet gminy zamknął się za 2014 rok nadwyżką budżetową w wysokości 476 115 zł.
Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wyniosło kwotę 8 814 000 zł z całkowitym terminem spłaty w roku 2022 przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wynosi 24,65%. Dokonano w 2014 roku spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 183 520 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia w roku bieżącym wraz z należnymi oszczędzaniami wynosi 4,9%. Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 1 246 805 zł. Skutki udzielone przez gminę umorzeń zwolnień z podatku za 2014 rok wyniosły 17 453 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1 264 258 zł. To jest 3,5% zrealizowanych dochodów. Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu, zwrócono uwagę także na występujące na koniec roku budżetu należności gminy oraz sposób ich zindykowania. Porównując z rokiem 2013, stan należności zmniejszy się o kwotę 33 710 zł. Analizując realizację budżetu gminy za 2014 rok, komisja wykorzystała także w toku prac powiązanie podjętych uchwał Rady Gminy oraz podjętych przez wójta gminy zarządzeń z wykazanymi sprawozdania z danymi i uwag nie wniosła. Komisja rewizyjna rozpatrzyła także informacje o stanie mienia, uwag w tym zakresie nie wniosła. Komisja rewizyjna zapoznała się również z danym stopniem realizacji gminnych inwestycji. Realizacja inwestycji jednorocznych, jak i wieloletnich przebiegła zgodnie z planem uchwałami Rady Gminy podjętymi w tym zakresie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ze współzamiejscami prawnymi wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Rozpatrując materiały dotyczące procedury absolutoryjnej, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jednia Letnisko przed wydaniem mniejszej opinii dopełnia wszelkich czynności określonych w artykule 270 ustawy o finansach publicznych. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zdanie Komisji Rewizyjnej wyrażone w przyjętej uchwale, mając na uwadze załóg wykonania budżetu za 2014 rok, zasadnym jest wyrażenie pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2014 rok i wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. I osobne podpisy Komisji Nadzwyczajnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Przechodzimy do punktu D. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. Proszę o odczytanie tej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wyraziła pozytywną opinię o wniosku. W założeniu przesyłamy uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu numer RA łamane przez 234 łamane przez 2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jednia Letnisko. Uchwała nr RA łamane przez 234 łamane przez 2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu. Przewodnicząca Janina Filipowicz. Członkowie Witold Kaczkowski i Jolanta Okrega. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 z uwagami zamieszczonymi w uzasadnieniu. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci.
od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. Odwołanie przysługuje Radzie. Uzasadnienie. W dniu 8 czerwca 2015 roku do Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu wpłynęła uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlanowisko w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jedlanowisko z wykonania budżetu za 2014 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniując powyższy wniosek stwierdza, co następuje. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 20 maja 2015 roku oraz 29 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie i informacje wójta w zakresie zgodnym z artykułem 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opinię RIO w tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego, wykorzystując jednocześnie określone sprawozdania statystyczne. W opinii o wykonaniu budżetu załączonej do wniosku przytoczono dane dotyczące stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych. Komisja zwróciła uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień od podatków. W wyniku zapoznania się z realizacją zadań inwestycyjnych zamieściła stwierdzenie, iż przebiega ona zgodnie z planem. W opinii została przytoczona kwota nadwyżki, która wystąpiła w wyniku realizacji budżetu, jak również kwota zadłużenia gminy wykazana na koniec 2014 roku oraz wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w analogicznym okresie. Komisja nie wniosła uwagi do informacji o stanie mienia komunalnego. Z treści opinii wynika, że zostało rozpatrzone sprawozdanie finansowe. Brak jednak odniesienia zarówno do pozycji wchodzących w skład poszczególnych elementów tego sprawozdania, jak również do zmian, które miały miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania finansowego. Jednocześnie skład orzekający stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do sformułowania wniosku w sprawie absolutorium w stosunku do konkretnej osoby. Wniosek Komisji Rewizyjnej powinien dotyczyć tylko wójta jako organu wykonawczego gminy, niezależnie od osób pełniących tę funkcję w danym roku budżetowym. We wniosku nie stwierdzono sformułowań i ocen niezwiązanych z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok. Przytoczone w nim dane dotyczące wykonania budżetu zgodne są z przedłożonymi sprawozdaniami. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu i jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi za 2014 rok. Wniosek podpisany przez trzech obecnych na posiedzeniu członków komisji. Zgodnie z regulaminem w skład komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków. W związku z powyższym skład orzekający podjął uchwałę jak wyżej. Przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pani Janina Filipowicz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu kolejnego. Otwieram dyskusję. Na wstępie tej dyskusji chcę ją podzielić w takie dwie zorganizowane fazy, a mianowicie w pierwszej fazie chciałabym, żeby komisje rady, które pracowały nad sprawozdaniem, analizowały dane, żeby zechciały zabrać głos, a kolejnie już każdy z radnych w drugiej fazie będzie mógł się odnieść do tego, nad czym procedujemy. Dlatego chciałam prosić, tak jak komisje rady funkcjonują, żebyście Państwo przewodniczący, pewnie komisje się zajmowały, zawierały stanowiska o odczytanie, o poinformowanie radnych i mieszkańców o tych pracach. Bardzo proszę. Komisja budżetowa pracowała na wspólnym posiedzeniu razem z Komisją Rewizyjną w dniu 20 maja i komisja pracowała w obecności skarbnika gminy. Były omawiane wszystkie sześć dokumentów, które mieliśmy do dyspozycji, przedłożone.
komisja po zakończeniu posiedzenia jednogłośnie zaakceptowała przedłożony budżet i zaopiniowała pozytywnie. Chciałbym tylko kilka punktów przytoczyć, które były omawiane i na które szczególnie zwracaliśmy uwagę. Mianowicie wykorzystanie funduszu sołeckiego za 2014 rok sołectwa Wsadków, Rajec Szlachecki i Piotrowice. Był podniesiony problem możliwości umarzania zadłużenia mieszkańców gminy z tytułu opłat za wodę, ścieki i gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęty był temat różnic wykazanych w wykonaniu dochodów. Pozostałe dochody, punkt czwarty tabeli w wysokości 2 726 987 zł. Bilansowania się wpływów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uwag uchwały region dotyczące wykorzystania wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Te sprawy wyjaśnił nam bardzo dokładnie skarbnik gminy i praktycznie po tym przystąpiliśmy do głosowania, gdzie stosunkiem głosów 4-0 opinia została zaakceptowana pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę kolejną komisję. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji również spotkała się w dniu 24 czerwca. Na spotkanie już był pan skarbnik, pani kierownik Emilia Romanowska i komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym pozytywnie zaopiniowała realizację. Dziękuję bardzo. Stosunkiem głosów 3-0. Kolejna komisja. Komisja Rady Powiatu. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za 2014 rok i jest za udzieleniem osoby. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska zajmowała się sprawozdaniami finansowymi za rok 2014 na posiedzeniu już 1 kwietnia. Kiedy analizowała sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wtedy pani główna księgowa jakby zreferowała nam to sprawozdanie. Również w tym temacie komisja spotkała się 23 czerwca. Podczas tego spotkania analizowaliśmy sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Był obecny dr Przybyłowicz i też wyjaśniał nam to sprawozdanie, kwestie, które chcieliśmy mieć wyjaśnione. Obydwa te sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, bez uwag i uzyskały pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram drugą fazę dyskusji. Proszę o zabieranie głosu. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minutową przerwę.